myślach prosiłem Boga o szczęśliwą śmierć, a ta śmierć nie przychodziła. Głód był tak straszny, że ja próbowałam pasek rzucić, bo tak dużo osób to robiło. Myśmy jak wychodzili, to całą drogę już musieli śpiewać. Rano, 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 sieńko, rano, porosie, rano, porosie. Wyganiała Kasia wołki, rozwidniało się, rozwidniało się. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 20 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem kierownikiem pracowni genetyki sądowej. W mojej pracy często spotykam biegłych, którzy prowadzą badania dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Miejsca śmierci milionów niewinnych ludzi. Miejsca, które należy przebadać, by ocalić dowody popełnionych tam zbrodni. Ale dowody to także relacje świadków i niedoszłych ofiar. Tam dalej po takim małym wochanecku chleba, że mówię, za dwa razy by go zjadł. Wagony po 50 osób, gęsto jak śledzi, i przywieźli do Stutthofu w nocy. Oczywiście nie jechało nas nie trzech, czterech, ale jechała kolejka, pełen wagon nabity więźniów z gestapo. Do Stutthofu jechaliśmy i zrazem kobiety, mężczyźni, władowanie zamknięte w tych wąskotorówce i tak dalej. Niesamowity fetor w tym wagonie, wytrzymać nie można, powietrza nie było i tak dalej. Może nam Pani opowiedzieć, jak powstał obóz w Stutthofie? Obóz w Stutthofie był miejscem zaplanowanym dla Polaków, przede wszystkim pochodzących z Wolnego Miasta Gdańska. 2 września 1939 roku na teren już tutaj wcześniej wybrany przywieziono grupę około 150-osobową i więźniowie ci przystąpili do budowy pierwszych baraków, które potem tworzyły tak zwany stary obóz. Baraki były budowane nie z gotowych elementów, tylko z desek. Nie? Przychodziły deski i mało,
polskich tartaków. Na tych deskach to były pieczątki z polskim orłem jeszcze. Oni z tego budowali te pierwsze baraki, nie? Spaliśmy 20 osób w namiotach, bo na początku baraki my zaczęliśmy budować. Byli Niemcy, którzy zaczęli, ale ani okien, ani dachów jeszcze nie było nic. I w namiotach 20 osób w jednym namiocie, 3 osoby, jeden koc. Ale zimno nam było, bo w ciągu dnia ciepło, a w nocy było zimno. No i poszłam na ten barak numer 4. Tam mnie przywitała jedna pani. To była pani z Wąbrzeźna. Nazywała się pani Małgosia. I ona powiedziała: dziecko, nie płacz. Ja będę twoją mamą. No i kazała mnie wybrać w prycze. I powiedziała: ty idź najlepiej tam w ten kąt, bo esmani będą tu tędy przychodzić, żeby on ciebie nie zauważyli. Położyłam się na to prycze i po pewnym czasie, po 5 minutach, miałam takie odczucie, jakby się położyć w mrowisko. Tyle tam było pcheł, tyle tam było pluskiew, tyle tam było wszy. Wśród pierwszych więźniów byli przede wszystkim Polacy, którzy tutaj na terenie Gdańska tworzyli taką najbardziej skonsolidowaną grupę działaczy polskich organizacji. Polscy księża, polscy nauczyciele z macierzy szkolnej, polscy działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej. Był tutaj między innymi też komandor Ziółkowski, który jako dyrektor portu zabronił jeszcze przed wybuchem wojny płynięcia okrętu Szlezwik-Holsztajn do Gdańska i jeszcze przed wojną został aresztowany, ale potem wypuszczony, natomiast w momencie wybuchu wojny od razu go aresztowano. Przywieźli nas do obozu, wiadomo jak to się odbywało. Piękne pierwsze wrażenie, wspaniałe, łabędzie pływają na stawie przed pięknym budynkiem komendantury, kwiaty są śliczne. No, skończyła się przyjemność, jak nas przeprowadzono przez tą bramę drugą do starego obozu. Rozebrać się, ostrzyc, ogolić, zabrać i wszystko, co potrzeba, dać drewniaki i pasiaki. Wita nas komendant sam akurat. Była dość duża grupa więźniów. Wita nas. W tej chwili jesteście za drutami. Tu się wam już nic nie stanie. Wartownicy was pilnują. Uczciwie mówi, ale od dzisiaj jesteście już numerem. Nazwisko i wasze sprawy prywatne zostały poza drutami. Tam od rana do wieczora była gimnastyka, z przerwą na obiad, nie? Ten blokowy to prowadził gimnastykę taką, żeby wykończyć jak najwięcej więźniów. Tam było bardzo dużo więźniów, bo na A i B. Przepełnienie było ogromne na tej 14. Tam widziałem niesamowite rzeczy. I ja też tam o mało co straciłem życie. Najbardziej mi utkwiło w pamięci fakt, że Niemcom się coś udało. Udało się zabić poczucie człowieczeństwa wtedy w obozie, które trwało długo, zanim się człowiek z tego otrząsnął i obudził, zanim zaczął być normalnym,
Homo sapiens. Polegało to po prostu na tym, że nikogo z nas, przynajmniej nie mnie, ale wiem, że moje otoczenie, mało obchodził los drugiego. Myśmy się martwili o siebie, ewentualnie o najbliższych. W związku z tym, jak się odbywały jakieś takie rzeczy, że kogoś bili, to mówiłem dobrze, że nie mnie. Widziałem, jak bili, jak pałowali. Widziałem SS-mana, jak skakał po klatce piersiowej tak długo więźnia, aż mu krew tryskała ustami. Widziałem, jak SS-man chodził wzdłuż szeregów i ręką tą częścią walił w kark takie miejsce, że ten już nie wstawał, trup na miejscu. Widziałem, jak tłukli pałami. Widziałem, jak bili batem tych, którzy byli złapani na ucieczce. Ale ja nie reagowałem. Były to właściwie takie bardzo wymyślne metody, które w bardzo taki sposób upokarzający doprowadzały do wyniszczenia tych więźniów. Kiedy obóz stał się obozem koncentracyjnym, tu już zapadały decyzje odgórnie, więc były wyroki śmierci na przykład za ucieczkę więźnia. Różnego rodzaju przewinienia były meldowane do inspektoratu obozów koncentracyjnych i stamtąd przychodziły decyzje o wysokości kary i o wymierzeniu tej kary. Pamiętam taką historię, dwóch takich młodych Rosjan uciekło spod obozu, którego się ich złapali. Ich złapali i jak zasadniczo, jeżeli złapali, to tak czasami dostawali tak zwany Fluchtpunkt, to znaczy taki znak z tyłu na plecach, że jest uciekinier i dostało się do karnej kompanii. A czasami, jeżeli coś popełnił, jakoś kradzież podczas ucieczki czy coś innego, to skazywali na śmierć. Tych Rosjanie tam kogoś pobili, ich skazali na śmierć i publicznie wieszali na placu Apelowym. I ci młodzi Rosjanie, jeden zaczął płakać, a drugi zaczął mówić: nie płacz, nie płacz, przyjdzie Czerwona Armia, pomści nas, towarzysze, trzymajcie się. Oczywiście go powiesili, ale to zrobiło szalone wrażenie. Stutthof właściwie do połowy 1944 roku pełnił taką główną rolę obozu pracy przymusowej, tak zwanej Arbeitserziehungshäftling, i nie miał tego charakteru obozy zagłady. Dlatego też nie budowano tutaj komory z taką myślą o wykonywaniu wyroków śmierci przez zagazowanie. Komora gazowa została zbudowana jesienią 1943 roku. Ona początkowo służyła do dezynfekcji odzieży więźniów. Jednak kiedy rozpoczęły się transporty więźniów żydowskich, komendant obozu Hoppe pojechał z wizytą do władz zwierzchnich, do inspektoratu obozów koncentracyjnych i tam otrzymał decyzję o możliwości użycia komory gazowej w celu zagazowania więźniów. Był taki moment, gdzie młode Żydówki musiały pójść, zostały selekcjonowane na roboty, na kopanie rowów. To było późną jesienią. I one musiały mieć mundury, ponieważ tych pasiaków było za mało. Więc zabierali nam, pozabierali pasiaki, kazali nam się ubierać w cywilne rzeczy, a te pasiaki, właśnie w tych pasiakach te Żydówki poszły na to kopanie rowów i wróciły po dwóch miesiącach, chyba to było w strasznym stanie.
One już nie mogły chodzić o własnych siłach. One miały nogi pożarte przez odmrożone takie, że one, ale musiały się jeszcze wykąpać przed śmiercią. Leżały przed łaźnią na ziemi, bo wstać nie mogły. Musiały pójść do łaźni, musieli je wykąpać i potem dopiero je pewnie zagazowali. Ja byłem przydzielony do wodzenia kriplów. Kripel to jest umarły człowiek. Rzucało się go na przyczepę, a na przyczepie układano. Wóz trzeba było samemu ciągnąć. Był pas, na pasie kulko, hak był przy wozie i to była taka dwukulka z wisielkiem. I woziło się do krematorium. Koniec wojny. Mamusia przyszła, ja się pytam, mama, co tak cichutko? Jeszcze lają. Mówi, dziecko, koniec wojny. Ja się rozpłakało. Po wojnie miały miejsce procesy. W 1946 roku sądzonych było 15 osób, w tym były nadzorczynie SS, był jeden SS-man oraz część więźniów funkcyjnych. I 5 nadzorczyń zostało skazanych na karę śmierci. Na karę śmierci został skazany SS-man oraz 5 więźniów funkcyjnych. Wyroki te wykonano w Gdańsku, były to wyroki wykonane publicznie, co oczywiście wzbudza obecnie pewne kontrowersje. Jadę do Gdańska. To tam prokuratorzy z pionu śledczego IPN prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie funkcjonowania KL Stutthof. Zbierają dowody, przesłuchują świadków, zlecają ekspertyzy. Panie prokuratorze, jakie były efekty ekshumacji prowadzonych na terenie obozu w Stutthofie w 1946 i 1979 roku? Były przeprowadzone 2 ekshumacje w pobliżu obozu Stutthof, na terenach leśnych, poza terenem obozu już stricte. Była to ekshumacja przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia 1946 roku. I w trakcie tej ekshumacji odnaleziono
67 ciał, wtedy jeszcze ciał, kompletnych ciał ofiar zamordowanych w wyniku prawdopodobnie jednej z kilku dużych egzekucji, które były przeprowadzane na więźniach obozu. Egzekucja ta prawdopodobnie, jeżeli ustalenia śledztwa to potwierdzą, to była to egzekucja przeprowadzona 22 marca 1940 roku. W wyniku tamtej ekshumacji na miejscu rodziny zidentyfikowały 30 pokrzywdzonych. Inne osoby nie zostały zidentyfikowane. Wszystkie te osoby zostały pochowane w trakcie uroczystego pochówku w 1946 roku. Druga ekshumacja została przeprowadzona również w pobliżu miejsca pierwszej ekshumacji, ale w 1979 roku. W trakcie tej ekshumacji, tej drugiej, ujawniono i zabezpieczono już tylko szczątki około 22 osób, również przedmioty należące do nich. Jadę do Szczecina. Szczątki wydobyte w 1979 roku trafiły do biegłych z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na terenie Sztutowa zajmowaliśmy się analizą grobu ekshumowanego w latach 70. Wykonywaliśmy analizę antropologiczną, medyczno-sądową i analizę genetyczną. Podejrzewamy, że podczas tych prac nie odnaleziono wszystkich fragmentów kostnych, wszystkich szczątków i z tego co wiemy, to prokurator chce podjąć jakby to miejsce i do końca je przebadać. Te badania genetyczne były szczególnie trudne, ponieważ szczątki były znalezione w latach 70. i były przechowywane przez te kilkadziesiąt lat. No po prostu nie w właściwy sposób były umieszczone w sarkofagach, to uległo zapleśnieniu. Nie jest to właściwe do przechowywania materiału, który ma później poddany badaniom genetycznym, więc jest to szczególnie trudny materiał. Natomiast udało się uzyskać prawie niemalże 30 profili genetycznych spośród tych szczątków. Śledztwo prowadzone obecnie przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku IPN jest śledztwem kompleksowym i dotyczy całości funkcjonowania obozu koncentracyjnego Stutthof. Gromadzi wszelkie materiały, które były prowadzone przez różne komisje w Polsce. No i tak jak powiedziałem, śledztwo kompleksowe, a więc ma na celu łączenie wszystkich postępowań, które do tej pory były prowadzone. Proszę powiedzieć, czy jest możliwe, że ciągle żyją ludzie, którzy byli katami, oprawcami pracującymi w tym obozie? Jednym z celów śledztwa, które prowadzimy, jest ustalenie, wykrycie i ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców. I ustalono, iż kilka osób owszem jeszcze żyje. Mhm. Także takie osoby mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. W chwili obecnej są prowadzone 3 postępowania sądowe na terenie Niemiec przeciwko byłym członkom załogi Stutthofu. Dla nas, dla genetyków sądowych, antropologów sądowych, najważniejsze jest przywrócenie tożsamości tym ofiarom. To często spotykaliśmy się z takim zarzutem, że w przypadku ofiar obozów jest to absolutnie niemożliwe. A my lubimy być przekorni i pokazujemy, że jednak czasem jest to możliwe. To jest bardzo skomplikowana materia. Analiza w ogóle obozów i zagłady, obozów pracy, obozów jenieckich. Prace w tych obozach niosą za sobą dużo problemów i to często problemów natury formalnej. Nie wszyscy zgadzają się na prowadzenie tego typu prac. Tutaj wchodzi ten wątek żydowski, czy możemy podnosić fragmenty, czy też szczątki ludzkie, czy nie możemy, jak możemy daleko ingerować. Natomiast z punktu widzenia naukowego, jeżeli nie będziemy prowadzić prac badawczych w obozach, ta materia zostanie zatarta, przeinaczona i doprowadzi to finalnie do negacji. Tak naprawdę jest to zbrodnia zaniechania. Jeżeli nie będziemy prowadzić tych badań, to dokonamy zbrodni zaniechania. Za 50 lat nie będzie świadków, którzy mogą wskazać te miejsca ukrycia
zwłok, miejsca, w których te zwłoki się znajdowały, bez kontekstu, nic nam nie powiedzą.